Coraz więcej firm, zamiast blokować dostęp pracownikom do prywatnych kont pocztowych, portali społecznościowych, portali aukcyjnych, sprawdza aktywność pracowników w sieci podczas wykonywania zadań, ale nie tylko. Jeżeli pracownik ma służbowy laptop i ma zabronione możliwość korzystania z niego do celów prywatnych, pracodawca też może sprawdzić, co robi na nim po godzinach pracy. Zdarza się również, że z powodu zbyt dużej aktywności w internecie pracodawca wręcza wypowiedzenie umowy o pracę. I wszystko byłoby zgodnie z prawem, o ile pracownik był wcześniej poinformowany, że pracodawca monitoruje jego aktywność w internecie. Jeżeli pracodawca tego nie zrobił, pracownik może spokojnie odwołać się do sądu pracy i wygrać, bo w tym wypadku ważniejsza będzie prywatność niż prawo pracodawcy do zachowania tajemnicy handlowej czy tajemnicy przedsiębiorstwa.